że ja będę chodził, bo lubię chodzić, tak jakoś dziwnie mam, że lubię. Ja zawsze staram się do prezentacji, kiedy sobie wymyślam prezentację, wymyślam temat, wymyślam abstrakt, staram się znaleźć jakiś fajny cytat. To jest cytat z Hamleta Williama Shakespeare'a. To Hamlet mówił, że nic nie jest złym ani dobrym samo przed się. No i to się chyba całkiem fajnie wpisuje w to, co chcę powiedzieć. O, tak wyglądały podwórka w XX wieku. Tak patrzę na widownię. Myślę, że spora część z Państwa to pamięta. Ja pamiętam, dla mnie to było fajne. Ale o co mi chodzi? O to, że wtedy nam nie było trzeba dużo. Teraz to się troszeczkę zmieniło. Teraz zabawa wygląda inaczej. Mamy Instagrama, Facebooka, Snapchata, Twittera. Jest inaczej. Mamy smartfony, jak widać tutaj. Bardzo mi to pasowało, jak się zastanawiałem nad tematem. Przemek Pająk na Spidersłowie napisał. Na to chciałem zwrócić uwagę. 171 komentarzy pod tym było. Czemu ten zakaz smartfonów w szkole to jest absurd? Ja się w sporej części z Przemkiem, z treścią tego artykułu zgadzam. Bo tak naprawdę czemu my jako rodzice, czemu my, nie no państwo, ja nie, jako nauczyciele boimy się tych smartfonów w szkole? No bo co, bo będą ściągać. Bo nie skupią się na lekcji, bo będą gadać na czatach, bo jak na studiach, to będą fotografować testy i wrzucać do internetu. Będą. Oczywiście, że będą. Za moich czasów, kiedy ja byłem dzieckiem, to... Znaczy dzieckiem, no, nastolatkiem w szkole. Jeśli coś mnie nudziło, jeśli mi się nie podobało, no to nie miałem internetu, ale też sobie jakoś wymyśliłem, żeby się tą lekcją nie zajmować. Bardzo przepraszam pana kamerzysta, no ale ja tak mam, że chodzę. No ale z drugiej strony, dobrze, będziemy zakazywać i co? I cofniemy bieg technologii? Będziemy jeździć konno po miastach? Dziwnie to wygląda. Czy może chcemy wrócić do takiej roli nauczycieli? Na szczęście za moich czasów pana z trzcinką nie było, bo miałbym chyba do dzisiaj pręgi na łapach. Nie byłem grzecznym uczniem. Tak naprawdę przecież bardzo często mówimy, dzięki internetowi. Kiedyś jeszcze mówiło przed erą internetu, że świat zaczyna być globalną wioską. Teraz on tą globalną wioską jest. Zresztą przecież mówię państwu w tej chwili prawdę oczywistą. No, dzięki internetowi te wszystkie dzieci mogą się wirtualnie złapać za ręce. Nie przypadkiem ten fragment, bo niestety szukałem konkretnego zdjęcia, ale nie byłem w stanie go znaleźć. Może państwo pamiętacie film Alf. Tam był taki fragment, jak Kate Tanner urodziło się małe dziecko. I w pewnym momencie Willy stwierdził, powiedział, zobacz, dla tego dziecka Alf nie jest czymś dziwnym. Dla niego Alf od początku będzie częścią jego życia. I tak samo dla naszych dzieci, ja mam dwóch synów, 6 i 9 lat. I tak samo dla naszych dzieci tą naturalną częścią życia jest internet. Tego nie zmienimy, choćbyśmy bardzo chcieli. Kiedy słyszałem fajny dowcip, jak to... Wnuk, znaczy jak to dziadek mówi do wnuka, wnusiu, a wiesz, że kiedyś to nie było internetu? Na co wnuk odpowiada, tak tato, a ile godzin? Tak dziadku, a ile godzin? Oni nie są w stanie zrozumieć tego, że tego internetu mogło nie być. Pytanie brzmi, czy my, jako rodzice, to jest zdjęcie takie bardziej wesołe, ale ono chce, ale ja nie chciałem zilustrować troszeczkę mniej wesołą rzecz. Czy my, jako rodzice, korzystając z naszej przewagi, musimy im robić wbrew. Oni sobie chcą tu pojechać na dół, strasznie się starają, tu się jeszcze dziewczynka uczepiła, ale my się uparliśmy i nie, bo internet to zło. O, internet złem może być. Ja byłem w tym roku na urlopie, wchodzę do restauracji w hotelu, za każdym razem, gdziebym nie spojrzał podczas posiłku, widziałem dziecko przy tablecie. Wpatrzone w ten tablet, jeszcze bajki z tego tabletu grają i matka je karmi. Państwo sobie wyobraźcie, że widziałem nastolatkę, którą matka karmiła. Dziewczynka wgapiona w ten tablet, jak jej zmysł węchu powiedział, że łyżka jest blisko, to paszczę otwierała. No, normalne to nie jest. Wiadomo, że w internecie mamy też takie sytuacje znane. Swoją drogą, moim zdaniem, znakomita akcja. Nigdy nie wiesz, co jest po drugiej stronie. No tak naprawdę... Dziecko, jeśli mu damy pełny dostęp do internetu świadomie i stwierdzimy, synku, korzystaj sobie z tego internetu.
No to równie dobrze możemy je puścić na dziedziniec ośrodka dla bestii w Gostyninie, powiedzieć, pobiegaj sobie 2 godziny, tatuś kiedyś wróć. No ale... Dobra, co zrobić? Siedzi zagapiony w ten komputer czy w komórkę. Zabrać mu, wyłączyć. Dlaczego my to chcemy tak naprawdę robić? No bo myślę, że duża część z nas chce, ja też staram się przemóc, ale jako rodzic czasami mam ochotę zabrać mojemu dziecku komórkę, tablet, zamknąć szafę i powiedzieć, a nie ma, nie dostaniesz, bo tam jest zło. Pamiętam, jak na rozpoczęciu akcji Bezpieczeństwo tu i tam Orange, była tam Małgosia Oma, powiedziała, czemu my się boimy tego internetu, bo on dla nas nie jest tym naturalnym środowiskiem. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że to się wychodziło na dwór, że tam coś się działo, że miało się kumpli. No ale tak naprawdę, czym jest problem, że moje dziecko ma kumpli z Australii albo z Chin? To nie jest żaden problem, a to jest wręcz przeciwnie. Chyba jeszcze fajniej, chyba jeszcze ciekawiej. No dobrze, no co z tym robić? Jesteśmy przerażeni. A może to nasze dziecko, siedząc w internecie, to nie jest tak, że on sobie w tym internecie siedzi i jakieś głupoty robi i gra. A może właśnie wpadł mu do głowy genialny pomysł. A może właśnie dzięki temu internetowi on wymyśli coś, co nie wiem, uratuje świat, wymyśli lek na raka choćby. Dlatego to jest taki slajd tutaj wrzucony jako ciekawostka bardziej dla Państwa też, bo my w Orange wychodzimy z założenia, a przede wszystkim ja wychodzę, co ja będę mówił za dużą firmę i 30 tysięcy osób, ja wychodzę przede wszystkim z założenia, że do bezpieczeństwa w internecie trzeba podejść kompleksowo. To nie jest tak, że tu mamy coś, tu mamy coś, tu mamy jedne, drugie, trzecie kwestie. To wszystko, całe bezpieczeństwo to jest jeden zbiorowy, duży proces składający się z części, które funkcjonują razem. To jest akurat przykład naszego podejścia biznesowego do bezpieczeństwa, dlatego o tym krótko. Total Security Policy, na to się składa kilka aspektów. Z każdego z tych aspektów wychodzą produkty dotyczące bezpieczeństwa i każdy z tych produktów, każdy z tych elementów na jakąś część wpływa, ale one oddzielnie nie są efektywne. One są efektywne tylko wtedy, kiedy razem stanowią Total Security Policy. Do tego jeszcze wrócę. Wróćmy jeszcze na chwilę do obaw rodziców. Kiedyś, chyba z rok temu, TNS robiło badania dla Orange Polska. Rodzice czują się odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w sieci, obawiają się kontaktu z niebezpiecznymi treściami, boją się nawiązywania kontaktów z obcymi, czują obawę. No tylko właśnie, kluczem jest to, że się boją, obawiają, jak dla mnie to jest klucz. I przez to z tego przerażenia troszeczkę nie wiedzą, co z tym robić. Dlatego trzeba im pomóc. Dlatego trzeba zachować spokój, porzucić wstyd i chcieć się uczyć, bo na tą naukę nigdy nie jest za późno. My musieliśmy naszego kumpla widzieć. Przyprowadzało się go do domu, mówiło się, mamo, to jest mój kolega, mamo, to jest moja koleżanka. Mama widziała, poznawała, okej. A teraz świat jest inny, tego nie cofniemy. Spędzanie czasu w internecie nie musi oznaczać, że jest bezproduktywny. To jest też dobry przykład, który podała Gosia Oma. A może ten nasz gimnazjalista, który siedzi cały czas przed tym komputerem, siedzi przed Skype'em, wzroku z niego nie spuszcza, a może on bierze udział w akcji wolontariackiej i czyta na przykład dziecku w domu dziecka przez Skype'a bajkę. Marnuje czas w internecie? W życiu. Robi coś pięknego. I co z tym bezpieczeństwem w internecie? Wielu z nas myślało i cały czas myśli, mam nadzieję, że już coraz mniej, że bezpieczeństwo w internecie to jest antywirus. No nie. A na pewno nie tylko. Możemy się edukować, możemy czytać dużo książek, ale to też nie jest wszystko. Możemy zastosować firewalla, też przydatna rzecz, ale to i to oddzielnie nic nie da. Tak samo jak to oddzielnie nie będzie tak efektywne, jak robienie tego wszystkiego razem. No ale dobra, jak sobie z tym poradzić? To jest taki slajd, który mi został jeszcze z innej
prezentacje, ale myślę, że on jest bardzo fajny. Rozmawiajmy z dzieckiem, co mówiło zresztą dzisiaj już wielu przedmówców, pamiętam podczas tej dużej sesji na dwóch salach, któryś z kolegów z Wielkiej Brytanii o tym mówił. Chce dziecko skorzystać z sieci społecznościowej? No to sorry, ale ja muszę być twoim znajomym. Zasady korzystania z internetu, ochrona rodzicielska. Tutaj chciałem jeszcze państwu pokazać film, ale troszeczkę się nam przedłużyło, więc linki jeszcze będą na koniec. Można sobie sfotografować i do tych wszystkich filmów będzie link. Bo zakazany owoc, do zakazanego owocu nasze dzieci zawsze sięgną, choćbyśmy im ten telefon zamknęli na kłódkę. No ale dobra, tak mówię, ale skąd to wszystko wziąć? Można googlać, jak najbardziej można googlać. To mi się nie po kolei ustawiły te animacje, więc zaraz do tego wrócę. Można, o tutaj, zrobię Rejtana. Można korzystać ze strony Orange Polska, www.orange.pl/bezpieczeństwo. O tym, nie wiem, nie pamiętam z agendy, czy Ola i Marek będą mówić, czy już mówili. Mówiliście już? Aha, będą mówić jutro, to zapraszam bardzo. Ola Kusi, Marek Januszewicz. Będą o tym rozmawiać. To jest strona, na której... To jest takie fajne kompendium. Tu można znaleźć materiały dla dzieci, można znaleźć materiały dla nauczycieli, dla rodziców. To jest właśnie to, co pomoże nam, tak jak napisałem na poprzednim slajdzie, pokonać wstyd. I dlatego właśnie w temacie też i w trakcie dzisiejszej prezentacji jest to, co powinien robić odpowiedzialny operator telekomunikacyjny, bo jeden operator pokaże na swojej stronie, ja nie będę pokazywał palcem, dam przykładów, bo nie o to chodzi. Mamy antywirusa, mamy aplikację, jesteście bezpieczni. Nie. Odpowiedzialny operator robi to konwergentnie. To jest takie modne słowo u nas w firmie ostatnio. Synergia jeszcze do tego też dochodzi. Robi tych działań dużo naraz, które konwergentnie do kupy zusammen dają jakiś efekt, więc można zajrzeć na tę stronę, tam dalej dam do niej linka. Można skorzystać z YouTube'a, gdzie ja mam przyjemność przygotowywać i publikować w ramach bloga Orange filmy o bezpieczeństwie w sieci, wyjaśniające w sposób krótki i myślę, że zwięzły i ciekawy, jak o to bezpieczeństwo dbać. Można zaglądać na bloga Orange, gdzie ja też staram się jakimś fajnym, sensownym, zrozumiałym językiem tłumaczyć, o co chodzi z bezpieczeństwem. Można kupić bezpieczny starter, ale o tym za szeroko mówić już nie będę, bo na ten temat było dość sporo rok temu. No a nawet jak niczego państwo nie będziecie robić, a korzystacie z sieci Orange Polska, to chroni was też nasza ostatnio reklamowana przez tych dwóch sympatycznych panów cybertarcza. A to jeszcze ciekawostka na koniec właśnie a propos bezpiecznego startera. Pomyślałem, dam do prezentacji jakieś fajne liczby i spojrzałem sobie w statystyki bezpiecznego startera za ostatnie pół roku. Wspomnę krótko, bezpieczny starter po włożeniu do telefonu czy do tabletu blokuje treści niebezpieczne dla nieletnich i na przykład złośliwy kod też. Co zostało zablokowane przez ostatnie pół roku? Co ciekawe, zupełnym przypadkiem, bo celem naszym, moim, było przede wszystkim to. Pornografia. To jest w tysiącach wejść, 207 tysięcy wejść na strony, znaczy wejść, prób wejść na strony pornograficzne, 363 tysiące prób wejść na strony o nagości i seksie. Myślałem, że ekstrema i obrzydliwe będą popularne, a tu tymczasem tylko 1500 przez pół roku. A tu okazuje się, że zupełnym przypadkiem bezpieczny starter stał się też antywirusem sieciowym, bo proszę, prawie 700 tysięcy zatrzymanych prób wejść na strony z wirusami, na strony wykorzystujące podatności przeglądarek. Także wyszło chyba całkiem nieźle. Tutaj są te strony, o których mówiłem, można sobie fotografować i zapisywać, a jeszcze wspomnę o tym, co my planujemy mniejszym lub dalszym niebawem. Przede wszystkim całkiem niezłym sukcesem okazała się być kontrola rodzicielska na telefony komórkowe. Niestety póki co tylko na te prepaidowe, ale mam nadzieję, że już niedługo.
Mam nadzieję, że już, nie, że już niedługo to się zmieni. Jest taki plan, żeby to też była usługa, którą można sobie dowolnie konfigurować, robić sobie do niej białe listy, czarne listy. No wtedy to już będzie usługa niestety płatna, aczkolwiek niedużo, bo bezpieczny starter jako usługa, jako usługa jest darmowy. W tej chwili bezpieczeństwo teleinformatyczne ogólnie, a w tym elemencie też bezpieczeństwo dzieci jest jednym z istotnych punktów, jest taką, jak to ja mówię, nogą w obecnej strategii Orange Polska. Więc ja myślę, że o tym, że o pomysłach na bezpieczeństwo dzieci będzie jeszcze u nas głośno, tym bardziej, że w pewnym sensie jakoś to i jakoś tymi rzeczami kieruję też ja, a mam, jak mówiłem, dwóch synów, więc jak najbardziej żywotnie mi na tym zależy. No i to by było na tyle. Bardzo dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to jestem otwarty. Mamy jeszcze 3 minuty. Dziękuję bardzo. Tak gwoli podsumowania, no chciałabym wrócić do tego, co możemy zrobić my jako rodzice, jako nauczyciele. Korzystamy z dostępnych narzędzi, nie tylko Orange, ale oczywiście narzędzi też dostarczanych przez projekt Safer Internet oraz inne, które tutaj zostały zaprezentowane na konferencji. Zgłaszajmy nielegalne treści, zgłaszajmy treści szkodliwe do administratorów, do takich instytucji jak policja, jak dyżurnet, to owszem, przyjmujemy takie zgłoszenia. I nie pozostawajmy obojętni. W ten sposób możemy pomóc. Nie wszystkie problemy rozwiążemy naraz, nie od razu. No to trochę potrwa, no, zanim poradzimy sobie z pornografią. No ale nie bądźmy obojętni, reagujmy. Jeśli mogę się jeszcze się wtrącić, Zuzio, bo była rozmowa, kiedy mówiliśmy o pornografii. Jeden z panów tam mówił, że to jest walka z wiatrakami. Tutaj pani dyrektor protestowała, ja też. Bo proszę państwa, czy jeśli coś jest trudne, czy jeśli coś wydaje się być walką z wiatrakami, oznacza, że mamy tego nie robić? Mamy to zostawić? Przecież kurczę, no mówili Chińczycy, że kropla drąży skałę. Jak będziemy sobie siedzieć, to nic się nie zmieni. Spróbujmy, ruszmy, no bryło z postaci świata, nowymi się pchniemy tory, no. Dziękuję bardzo. Tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć sesję. Ja zachęcam do pozostania na sali.